Może się powtarzam, ale przypominam, że po prostu na początku tego Wielkiego Postu te czytania, które nas miały prowadzić, te z pierwszego czytania, zwracały uwagę na potrzebę pokuty, nawrócenia z naszej strony. Im bardziej zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia, a nawet już Niedzieli Męki Pańskiej, tym bardziej teksty zwracają uwagę na łaskę Bożą. Na to, co Bóg czyni, po to, abym ja do Niego powrócił, abym się z Nim pojednał. Coraz bardziej podkreślają także obietnice. Jak bardzo wielkim dobrem jest żyć pojednanym z Bogiem. Jak wielką łaską i jak wielką łaską, która uprzedza największą łaskę, bycie na zawsze z Bogiem, jak wielką łaską jest każde pojednanie z Bogiem. Dziś bardzo ciekawy fragment, choć normalnie rzecz biorąc wzięty jest jakby z dwóch partii zupełnie innych z proroka Izajasza, a jednak w tak przedziwny sposób połączone, że dają bardzo ciekawe pouczenie dla nas, którzy mamy za sobą pewnie wiele doświadczeń, kiedyśmy przeżywali nawrócenie, rekolekcję, spowiedź wielkopostną czy rekolekcyjną. I mogliśmy się wtedy zastanawiać, ile to razy będę jeszcze walczył z grzechem, ile razy będę powtarzał te same albo bardzo podobne uchybienia. Czy nie da się ostatecznie zerwać z przywiązaniem albo też z jakimś zniewoleniem? Oto dzisiaj mamy dwie odpowiedzi bardzo ważne dla tych, których może dręczyć tego typu trudność, wątpliwość, może złość na siebie, może niedowierzanie w skuteczność łaski Bożej i sakramentu pojednania. Oto najpierw prorok mówi: tak mówi Pan, kiedy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. A ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludzi, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach ukażcie się. Gdy nadejdzie czas łaski. To bardzo ważne, żebyśmy się ani my nie denerwowali, ani też nie myśleli, że spowiednik, który słucha wielokrotnie naszych wyznań, może i bardzo podobnych grzechów za każdym razem, że to Bóg wyznacza jakieś rekolekcje, w których człowiek radykalnie zmienia swoje życie. Jakąś spowiedź jedną, czy w jakimś miejscu, czy jakieś inne wydarzenie poza sakramentem, czy poza rekolekcjami, kiedy mówimy: no, widzę, że rzeczywiście łaska działa. Już zerwałem z tym grzechem, już z tym przywiązaniem, już z tym sobie radzę dobrze. Jest czas łaski wyznaczony przez Boga. I on jest zapowiedzią tego całkowitego, łaskawego obdarowania jednością z Bogiem. I dla tych, którzy są jeszcze bardziej, nazwijmy, zdołowani, zniecierpliwieni, wyczekujący, kiedy wreszcie skończy się udręka z tym grzechem, z tym upadkiem, z tym powtarzającym się, który mnie tak bardzo zawstydza, tak bardzo burzy porządek w rodzinie czy nasze relacje, taka czy inna słabość, taki czy inny grzech. Oto bardzo wymowny obraz kobiety, która ma małe dziecko, niemowlę. Jest, zwłaszcza w świecie tym semickim, który jest prorok Izajasz, jest nie do pomyślenia, żeby matka zapomniała o dziecku, zaniedbała go. To dziecko jest najważniejsze, pochyla się, troszczy się, wie, że jest, zwłaszcza w tym czasie, kiedy mniej więcej połowa niemowląt do roku umierała. Jak bardzo trzeba chuchać było nad każdym dzieckiem, żeby rzeczywiście ono przeżyło ten pierwszy rok. I oto prorok, odwołując się do tego obrazu niezwykłej troski, pewnej absolutnie. Absolutnie pewnej troski matki o dziecko, że to się nie może zdarzyć, żeby zapomniała, zaniedbała, poszła. Może teraz się częściej zdarza, że kobieta, no powiedzmy sobie, uzależniona czy związana z, w takim toksycznym związku, zostawia dziecko i nieraz rzeczywiście i umiera, czy też policja odkrywa, czy sąsiedzi, że dziecko jest zaniedbane. Ale tu prorok, kiedy to mówi, to nie ma takich matek.
takich złych matek, takich, które by zapomniały. Mówi Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? I bardzo mocny argument, albo też pewien chwyt retoryczny. Nawet gdyby ona zapomniała, co jest niemożliwe, ja nie zapomnę o Tobie. Niech te dwa zapewnienia ze strony Boga poprzez proroka Izajasza podnoszą nas na duchu i też dają nam taką pewność, że jest sens ogromny odpowiedzieć na łaskę Bożą, na wezwanie Boże do nawrócenia i do pojednania z Bogiem, bo warto. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.